A my już za moment zaczniemy kolejny mecz w sercu Łodzi. Giekezia Strzębie, Widzew Łódź, właśnie w tej chwili pierwszy gwizdek już wybrzmiał. Zatem widzewiacy Kosakiewicz z autu próbują wypchnąć nas zawodnicy Jastrzębia. I teraz Melvin może skorzystać z prezentu, ale piąstkuje Drazik bardzo. Nieco za blisko golkipera z Jastrzębia. Teraz Robak dobrze na 20 metrze odbiera piłkę rywalom. Wycofuje do Muchy. Ten do prawej wyrzucił nieco Michalskiego pod linię boczną. Dośrodkowanie w pole karne. I tutaj nie doszedł Mateusz Morzeń. Sprytnie prostopadłą piłkę górą do Robaka, ale zorientował się w tym obrońca. Jeszcze Michalski. Uderza na bramkę Michalski, ale prosto w nogi. I właśnie teraz Kosakiewicz już po ziemi do Muchy. Ten sprytnie za linii obrony. Dobrze obieg to Kosakiewicz. Piłka nabiera poślizgu tutaj na tej murawie. Jeszcze Fundambu tutaj kibice. Coraz trudniejsze warunki do gry. Proszę, jak zaskakująca ta piłka. Mniejszy deszcz nad Widzewem. Kun do środka. Morzeń ten bezpiecznie do Muchy. Mucha cross do prawej, świetnie do Michalskiego, doskonale. Michalski gasi piłkę. Michalski 16 metrów do bramki, uderza lewą nogą. Nie ma ręki, jeszcze Robak, jeszcze Fundambu z woleja, ale prosto w Bondarenkę. Piłkę teraz na spokoju Bondarenka, ale nie dokładnie. Świetnie Robak, ale i na spalonym. I chorągiewka. Emocje nie potrafiły obudzić aż takiego animuszu na trybunach jak dzisiaj. Ten deszcz być może, a teraz Michalski prawą stroną, narożnik pola karnego, wbiega już pole karne, Michalski po ziemi do Fundambu, nabiega Morzeń i prosto w ręce bramkarza, ależ mógł zapytać Mateusza i zawodnicy Jastrzębia ustawieni na 16, na 16 też Widzew i właśnie mimo to próbował, mimo tego... Prawie niedostrzegalna, on potrafi przetoczyć piłkę na stopie, zmieniając jej całkowity lot. Teraz świetnie środkiem Jastrzębie i strzał na bramkę. Do końcowej linii zagrana piłka. Zeidler już w polu karnym, po ziemi, zablokowany jeszcze w Ali. W polu bramkowym wychodzi Mleczko i wygarnia piłkę. Razik jest bardzo czujnym na razie bramkarzem. Znów leje, niemiłosiernie. Czuje się Patryk Mucha. To są nasze nabytki, a więc teraz Michalski ma okazję, żeby pięknie zagrać. Rzutka Fundambu! Interwencja, znów jednak strzał prosto musi w bramkarza. Udowodnić, że w każdym meczu stać go na pięknego gola. Morzeń mógł próbować strzału. Michalski. Rozegraliśmy. A my musimy teraz sobie bronić. Leci piłka w kierunku Mleczki, po koźle prosto w jego ręce. Nie zadrżały mu ręce, teraz wyrzut w kierunku Fundambu przy linii bocznej. Świetnie radzi sobie Fundambu. Lewa strona pola karnego, patrzy. Prawa noga Fundambu próbował obsłużyć Marcina Robaka, ale to... Przepychają się tam Widzewiacy, wybita. Mucha świetnie z woleja z pierwszej piłki, ale w nogi obrońców. Kun próbował rozciągnąć. Dobrze, Kun do środka. Faulowany. Fundambu przerzuca doskonale do Michalskiego. 20 metrów do bramki, Michalski do prawej nogi, Michalski piętą do Kosakiewicza, ten do Morzenia, lewa noga, gol! Nawet niezbyt czysto, ale wpadło! Mateusz Morzeń, pierwsza bramka! 37 minuta, ładna akcja, piłka krążyła od nogi do nogi. No ale ten uderzenie, no obejrzyjmy co Morzeń, a my opowiemy. Zrobił. Najpierw świetny przerzut Fundambu do Michalskiego, ten wchodzi w pojedynek, nie szukał bezpiecznego wariantu, zobaczył jeszcze gdzieś kątem oka wchodzącego Kosakiewicza, dołożył nogę. Tylko nogę Mateusz Morzeń. Kosakiewicz wycofał piłkę, wcale nie tak wygodnie dla Morzenia, a Morzeń lewą nogą skontrował ją w lewy róg bramkarza, ale kapitalna robota Fundambu, świetna robota Michalskiego, doskonałe oddanie piłki Kosakiewicza i przytomne wykończenie Morzenia. Dziękuję, teraz Mateusz Morzeń. Ale świetnie, Mucha w środku pola wygarnął bardzo piłkę z pomiędzy nóg rywala. I Michalski w kolejnej akcji, no to jest jego naturalne środowisko, dużo miejsca, rozpędza się Michalski, dobrze oskrzydlił to Mucha, miękko w pole karne Robak, ale uprzedzony przez Bondarenkę. Niestety była niezbyt fortunna, zaczynamy, Morzeń do tyłu, od razu do Tanżyny, wrzutka w kierunku Robaka, ten aż odbił się w tej chwili od atakującego go obrońcy, ale Mateusz Michalski jest w polu karnym, utrzymał się przy piłce.
i nie próbował nawet się przewracać. Nie zdecydował się na strzał, teraz dośrodkowanie rzutu rożnego. Skaczą dobra wizynacy, sytuacja Robak, i spalony, niestety. Chorągiewka uniesiona wysoko w górę. Jeszcze ucierpiał podnosi Daniel Tarzyna. Podnosi się Tarzyna, wszystko jest w porządku. Zerkam jeszcze na Marcina Robaka, czy gdzieś tu nie utyka, może trochę delikatnie. No zobaczymy, oby wszystko było w porządku. Feruga będzie wrzucał piłkę, czają się jego koledzy. Miękko za plecy, ho, ho, ho. No tak, Miłosz Mleczko bardzo spokojnie do tego podszedł. Wygrał główkę Robak, ale za późno fundamu. Znowu Robak, sprytnie dziubnął piłkę. Robak w polu karnym, dwóch rywali. Robak jeszcze tam podchodzi. Kun przejmuje piłkę na narożnik pola środka, karnego. Tak wycofuje jest do możdżenia. Ten pierwsza piłka prosto w obrońcę. Dzisiaj piłkę spod nóg przeciwnika. Fundambu przytomnie, jeszcze przytomniej Możdżeń. Dobrze prostopadłe zagranie Michalskiego na Fundambu. Ten się rozpędza, lewa strona pola karnego, lewa noga Fundambu. Nie, po ziemi. Wbijał. No właśnie, nie wiedział, to chyba był mecz ze Skrą Częstochowa, jeśli dobrze pamiętam. Wówczas interwencja bramkarza, niepewnie złapał piłkę, piłka wylądowała w polu bramkowym, a teraz Fundambu przymierzał się do zwodu, ale o jeden za daleko. Ale tutaj na pewno nie w tej sytuacji. Bardzo duży błąd Patryka Mucha. Jedzie Rumin. Świetnie wyszli z kontrą teraz Jastrzębianie, to dwóch zawodników ten, i musi zejść na boisko. Tarzyna, strzał na bramkę Mleczki. Proszę, jak niebezpiecznie. Ale gramy. Podłącza się dobrze Robak, rozpędza się. Nie ma faulu na Robaku, skrzydla jeszcze Kun. Powstrzymany, wstał Robak, dobrze teraz. Piłka pod jego nogami, lewa noga. Robak w pole karne, jest Dominik Kun. Cały czas jesteśmy w obrębie szesnastki. Niedokładne dośrodkowanie Bechta, ale jeszcze niedokładniejsze wybicie obrońców. Możdżeń, lewa noga! Druga, czwarta już szansa Możdżenia na zdobycie bramki. Jeszcze nie wyszła. Kosakiewicz, jeszcze raz Możdżeń. Minął się z piłką Robak na 11. Bech! Prawa noga wysoko. Pierwszy strzał chyba. Sprawdzę, czy nie ma pan szalika, jak jest Jastrzębie pod kurtką zaraz. Ja ci powiem, jaki ty masz pod sobą. Ja mam zawsze ten sam, panie Dariuszu. Groźna niestety, akcja Jastrzębia. A wypadałoby wyprać. Groźna akcja Jastrzębia, pole karne Widzewa. Bardzo niebezpieczny moment, na lewą nogę. Dobrze, wyczekał no, Łukasz Kosak. Nie ma go w centrum, jest pod linią boczną. Zmienić strony, oczywiście. Świetna tylko decyzja ta. Robaka, przerzucił całe boisko, zagrał do Kuna, podłącza się Becht, a Kun rozpędza nie mógł się. Nie się przepchnąć Becht. Tak. Jest teraz bek. Dopiero. Dobrze, bardzo dobre zagranie. Kun w polu karnym, rozgląda się z kim zagrać, ale nie zagrał pod nogi Robaka. Wycofanie do Fundambu, prawa noga i nad poprzeczką Kongijczyk. Teraz Jastrzębie na połowie Widzewa, na jeden kontakt przy lewej z tej strony stronie boiska. Miękka piłka w pole karne, wychodzi Mleczko uprzedzony. Bardzo przez kogo? Zobaczmy, my zobaczymy i opowiadamy. Miękkie dośrodkowanie w pole karne, nabiega Mleczko, nabiega Tarzyna. Widzę w lewą stroną, Becht do Kuna, Kun przepchnięty, jeszcze piłka ląduje pod nogami Czubaka, świetnie Czubak do Czubak. Michalskiego, ten rozciąga grę do prawej, Mąka będzie już uderzał Mąkę, uderzyć. Ale obok lewego słupka. Zawodnicy Jastrzębia, Nowak Rumin, przez nogi faulowany. Rumina, tak to był faul, arbiter kończy to spotkanie, Widzew Łódź wygrywa, z JKS-em Jastrzębie 1-0.